Siemano widzowie, witam was w kolejnym i już niestety ostatnim odcinku Pet Simulator X. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy i omówimy sobie parę leaków na temat Pet Simulator 99. Także ty drogi widzu, bez przedłużania zostaw koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji i zapraszam cię do oglądania. No i dobra, już tak na start odcinka widzowie, zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy stream, który odbędzie się z premiery Pet Simulator 99, który już zaczynamy od godziny 15:00. I naprawdę powiem wam szczerze, nie mogę się doczekać. I również chciałbym jeszcze powiedzieć widzowie, że zapraszam was na sobotni stream, gdyż na sobotnim streamie będzie giveaway na ponad 10 tysięcy Robux, więc mam nadzieję, że wpadniecie. No i dobra, to tyle z promo, starczy już promowania siebie. Pogadajmy sobie o leakach z tej gierki, bo ona już startuje dzisiaj, ale jak ja to nagrywam, to jutro, no bo nagrywam to w czwartek, wy będziecie widzieli to w piątek ten odcinek. No ale dobra, na sam start widzowie, to już chyba każdy widział, ale tu macie animację, jak wygląda otwieranie 99 jajek i ona wygląda naprawdę bardzo fajnie i bardzo śmiesznie, jak 99 jajek w jednym momencie się otwiera. Naprawdę mega propsik. Dla porównania otworzę tutaj 8 wygląda tak, a 99 jeszcze raz wam pokażę, wygląda tak. No powiem wam tak, będzie ciężko dostrzec, co dropicie konkretnie. No ale jak już pokazaliśmy, jak wygląda animacja otwierania 99 jajek, to ja wam teraz pokażę animację, jak wygląda niszczenie coinów i tak dalej za pomocą 99 petów. A wygląda ona dosłownie tak, taki totalny harmider, 99 petów atakuje skrzyneczki, prezenty i tak dalej. Ja już sobie wyobrażam, jak 10 chłopa stoi na serwerze, każdy ma 99 petów i niszczy takie skrzynki, przecież to grę zlaguje. Chociaż znając Prestona, on to przemyślał, nic tutaj nie będzie lagować. Okej, to kolejną rzeczą, którą mamy zlikowaną, chociaż ona już była w trailerze, o ile się nie mylę, to nowy Titanic, który prezentuje się bardzo, bardzo i to bardzo ładnie i będę musiał go zdobyć. Dokładnej nazwy niestety nie znam, chyba że jakoś po... Dokładnej nazwy niestety nie znam, chyba że jakoś się dowiem, to wam tutaj wkleję na ekranie. Ale jest on taki ognisty tutaj z płomieniami, więc naprawdę mega fajnie w tej grze się prezentuje. I na pewno będę musiał go zdobyć, nawet jak to będzie plusak, muszę, jest przepiękny. I teraz mamy jedną ważną i to bardzo fajną rzecz, czyli dokładnie David, deweloper albo moderator, ale chyba deweloper, PetSim99 zlikował, że w końcu wrócą update'y co tydzień. Dosłownie, w każdą sobotę o godzinie 18:00, jak to było za starych czasów, będziemy mieć update co tydzień. I mam nadzieję, że to będzie przez dłuższy czas i będą to naprawdę utrzymywać. Więc w końcu co sobotę będziemy mieli co robić, widzowie. Dodatkowa rzecz, jeżeli ktoś zamierza z was grać Pet Simulator X i kupi jakiegoś pluszaka lub cokolwiek, niestety w Pet Sim X już nie będziemy mogli redeemować petów totalnie. Będzie to całkowicie wyłączone. Za to w nowej grze już to jest włączone, mam nawet zdjęcie, jak to wygląda i macie je znowu na ekranie. No i wygląda w sumie bardzo podobnie jak w Pet Sim X, no niczym się to nie różni, zwykły ekran. Ceny Game Passów i Game Passy chyba już każdy z nas zna, no ja na przykład kupiłem, mogę wam pokazać nawet. Cena wszystkich Game Passów, widzowie, jest to 8000 Robux. 8075, jeżeli się nie mylę. I mamy takie w Game Passy jak Lucky, Ultra Lucky, VIP, Magic Egg, plus 15 zwierzaków na start. Taką lupę, aczkolwiek nie wiem, czy to było Huge Hunter, Secret Hunter, nie wiem co to dokładnie jest, ale kupiłem sobie taką lupę. Mamy również autofarma, automatyczne klikanie, jakiś automat do opieki dziennej, myślę, że to jest do daycare'a po prostu jakieś zwiększenie slotów, chociaż nie, co to będzie automat do opieki dziennej, no nie wiem, ale mamy go za 600 Robux. No i również plus 15 jajek. Teraz tak, co ja wam polecam kupić na start? No oczywiście wszystko, ale wiadomo, nie każdy ma budżet jakiś ogromny, więc ja wam na start, jeżeli ktoś ma mały budżet, polecam kupić autofarma, na pewno Lucky, zwykłe bynajmniej, VIP, który będzie dawał w nowej grze moim zdaniem dosyć dużo, plus 15 zwierzaków i 15 jajek na otwieranie, czyli łącznie około 2000 Robux. Nawet nie, 1600-1700. Więc to jest taka rada ode mnie. No i oczywiście automatycznie, jak komuś zostały Robuxy albo autofarma, no bo te reszta Game Passów no to są dosyć drogie, ale no... Powiedzmy sobie szczerze, drogie, ale dają dużo. Dowiedzieliśmy się również, że będziemy mieć enchant na Huge Hunter, czyli dosłownie będziemy mieć księgę, dzięki której będziemy mieć więcej procent na zdobycie Huge'a. Nawet do 25%. Czajcie to? 25% więcej na zdobycie Huge'a to jest naprawdę ogromna ilość, więc mam nadzieję, że to przemyśleli jakoś. Że będzie to jakoś mega ciężko na przykład zdobyć, albo że nie będą tak dropić, bo jednak...
posiadanie takiego Game Passa i dropienie Hughie wiąże się troszeczkę z tym, że Hughie nie będą miały wartości. No chyba, że o to chodziło Prestonowi, że Hughie nie będą jakieś ważne, Titaniki tak sobie, a Preston doda jeszcze inne pety niż Hughie i Titanic, czyli jakiś Megach Titanic, coś takiego na przykład. Albo w ogóle totalnie inne. No nie wiem widzowie, ale dowiemy się już dzisiaj tak naprawdę. No i dobra, chyba największy leak, na który czekaliście, bo nie ma sensu mieć wszystkich leaków, gdy gra wychodzi już dzisiaj. A jest ich naprawdę bardzo dużo, tak naprawdę jakbym miał wymienić wam wszystkie leaki, to myślę, że nie starczyłby mi nawet godzinny odcinek. A, jeszcze tak się teraz dowiedziałem, że mamy listę rzeczy, które będą w grze i pokażę wam tą listę, jak ona wygląda, bo wygląda dosyć ciekawie. Jak komuś się chce oglądać, macie tu wszystkie rzeczy, które zostały zlikowane. Patrzcie, jaka ogromna lista. Mamy tu wszystkie enchanty prawdopodobnie. Mamy tu wszystkie rzeczy, które będą, czyli typowo rangi, jakie będą. Co my tu jeszcze mamy? Like the game, join the group. Tu mamy jakieś kolejne enchanty, tu mamy, że otworzyliśmy Golden Hughie i tak dalej. Wow, ile tego jest! Tu widzimy, że będziemy mieli na pewno aukcję, czyli będzie tak jak Pet Smixie, kupowanie diamentów. Redeem code, czyli no tak jak mówiłem, pluszaki będzie można odebrać. Lucky Block Goal, okej. Czyli będziemy mieć prawdopodobnie Lucky Block Event, fajnie, fajnie, bo było to w Pet Smixie. Będzie Top Seller? Tego nie było w Pet Smixie, ciekawe, ciekawe. Zapraszanie znajomych, okej. Ja jestem ciekawy, czy będzie coś takiego, ale na pewno będzie, widzowie, takie coś, co wyszło w większości grach, na przykład Pule Swordzie, dam wam screenshota, czyli dokładnie subskrypcja płatna miesięczna. Czyli będziemy przykładowo płacili miesięcznie 30-50 zł, a w zamian za to będziemy dostawali dodatkowe bonusy, czyli przykładowo, nie wiem, większe szczęście w tej grze, więcej diamentów co miesiąc, coś takiego. Dokładnych bonusów nie znamy, ale myślę, że będzie jaka subskrypcja w PetSim 99. No ale dobra, pokażę wam całą tą listę, bo wam pokazałem tak naprawdę dopiero 1/10 tej listy. Jak komuś się chce, zwolnijcie sobie odcinek, spauzujcie, tu macie calutką listę. Bo mówię wam, żeby wymienić to wszystko, to jest za mało jak na odcinek, który będzie trwał max 10 minut. Tutaj minimum godzina. A też nie chcę wam tak szczerze likować wszystkiego, bo chciałbym zaskoczyć się tą grą. Mamy tu wszystkie Hughie, których jest chyba ponad 99, ciekawa sprawa. No ta gra na pewno będzie moim zdaniem największa, jaka do tej pory powstała w Robloxie, bo tutaj mamy złożenie Pet Simixa, Obby, Mininga i innych gier w jedno. Preston połączył kilkanaście gier w jedną. No i dobra, to na co najbardziej wszyscy czekali. Zlikujemy sobie najważniejszą rzecz moim zdaniem, czyli dokładnie mapki, bo Preston pokazał nam, jak będzie wyglądało 30 bodajże mapek albo 40. W sensie pokazał, no pokazał nam nazwy tych mapek oczywiście. No i tradycyjnie pierwsza mapa będzie to Spawn, potem mamy Colorful Forest, Castle. Może nie będę wam czytał, widzowie, tylko macie wszystko na ekranie, sami widzicie, jakie są mapki. I nazwy brzmią ciekawie, jestem ciekawy jeszcze bardziej ich wyglądu. Chociaż widzowie, jak sobie tak spauzujemy na sekundę, to możemy już obczaić ich wygląd, patrzcie sami. Tu mamy ich kilkanaście, tu są jakieś jesienne, tu jakieś, nie wiem, różowa mapa, tu niebieska, tu zielona, tam dalej. No patrzcie, jakie to jest ogromne. Ja już naprawdę jestem tak podekscytowany i nie mogę się doczekać. Jeżeli ty też nie możesz się doczekać, to zostaw koniecznie tutaj łapkę w górę. Ja tylko przypomnę, że widzowie, jest dzisiaj live, godzina 15. Mam nadzieję, że wpadniecie. Ale to by było na tyle w tym krótkim odcinku z leaków. Mi pozostało jedyne, widzowie, co? To stanąć sobie, o, tutaj i czekać teraz na 18:00. Więc słyszymy się dzisiaj na streamku. Siemano!